Witam serdecznie. Jestem Himek z kanału Gazetki i Promocje. Codziennie staram się pomóc nieco Państwu podczas planowania codziennych zakupów. Tak jest i dzisiaj i w związku z tym mam dla Państwa nową ofertę Lidla, która zacznie obowiązywać już od najbliższego czwartku. Ostatnie lata przyzwyczaiły nas, że ceny rosną i poszukiwanie dobrych okazji do zakupów stało się nie tylko zajęciem hobbystycznym, ale dającym realne i wymierne korzyści. Podczas moich analiz ofert sklepów natrafiam czasem jednak na ciekawostki, które nawet mnie są jeszcze w stanie zaskoczyć. Jest na przykład taka sieć sklepów, która sprzedaje hot dogi. Cena zestawu hot dog plus napój nie zmieniła się w tej sieci od, uwaga, 38 lat. I to pomimo inflacji, zmian cen surowców i tysięcy innych zmiennych wpływających na ceny w sklepach. Cena wspomnianego zestawu stała się bowiem pewnego rodzaju symbolem tej sieci sklepów i swoistą reklamą. Pojawiła się nawet stosowna koszulka przedstawiająca wspomnianego hot doga z napojem, która zaprojektowana została przez jednego ze znanych projektantów. Stała się też popmodowym hitem. Zawiera ona wizerunek hot doga oraz tekst, który rzekomo miał paść z ust prezesa tej sieci sklepów, który groził, co zrobi zarządowi, jeżeli kiedyś odważy się on podnieść cenę tego symbolicznego produktu, jakim stał się ten hot dog. Czy tak było naprawdę? Nie wiem. Ale faktem jest, że hot dog kosztuje od prawie 40 lat 1,50 dolara. I na razie nie zapowiada się, aby miało coś się zmienić. Szkoda tylko, że cała sprawa dotyczy sklepu, który działa w Stanach Zjednoczonych, bo chętnie wybrałbym się spróbować tego legendarnego hot doga. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło i nie ma najmniejszego problemu, aby stosowne bułki i parówki kupić w Lidlu, w którym amerykańskie produkty pojawiają się regularnie. Zapraszam więc na zakupy do Lidla, a gdy zobaczycie podczas nich animowanego człowieczka kupującego bułki hot dogowe, to zapewne będę ja. Do zobaczenia zatem i miłego dnia.